dobrze, po politykach czas na odrobinę spokoju i rozsądnego namysłu nad tym, jak wygląda nasza scena polityczna. Czas na publicystów. Krzysztof Świątek, dziennikarz Polskie Radio. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. No dobrze, to jak wygląda nasza scena polityczna, bo mamy nowe koło, czy koło Szymona Hołowni Polska 2050, to jest istotne wydarzenie, czy to news marginalny, który gdzieś tam się znajdzie w gazetach i potem zniknie w przestrzeni historii? Samo powstanie koła nie jest jakoś tam specjalnie istotne. Zwłaszcza, że składa się z osób, które no już nie jedną partię zaliczyły, tak jak pani poseł Henning-Kloska, która już była w Nowoczesnej, z Nowoczesnej dostała się do Sejmu, potem była, przeszła do Koalicji Obywatelskiej, no a teraz kolejne ugrupowanie, ruch Szymona Hołowni. Natomiast jest to o tyle istotne, że pokazuje, jaki jest kierunek. To znaczy kierunek to jest Ryszard Petru 2. Szymon Hołownia jest Ryszardem Petru 2.0, można powiedzieć. To znaczy powstaje, jest próba ponownie jakiegoś przekonfigurowania sceny politycznej i jeżeli Platforma Obywatelska stanie się coraz bardziej taką kartą już zgraną, której wyborcy nie będą akceptować albo którym się będzie źle kojarzyła, no to będzie próba właśnie, żeby część polityków znalazła się w tej szalupie ratunkowej, którą będzie tworzył Szymon Hołownia. Jest to o tyle zaskakujące, że ta próba, no pamiętam jak się zakończyła z Ryszardem Petru, ja nie dostrzegam, żeby Szymon Hołownia miał więcej charyzmy. No właśnie, powiedział redaktor 2.0, to co chciałem dopytać, zanim pan redaktor sam skonsumuje moje pytanie. 2.0, bo to powtórka, czy 2.0, bo ulepszona wersja, która lepiej sobie poradzi w świecie polityki? No to trafnie pan czyta moje intuicje. No, miałem zawrzeć oba te aspekty, ale właśnie od razu wszedłem właściwie z sobą w polemikę, mówiąc o tym, że ta ulepszona wersja, czyli 2.0, niekoniecznie ma odzwierciedlenie w rzeczywistości, bo właśnie uważam, że ani doświadczenia Szymon Hołownia politycznego nie ma, no, jak wiemy, celebryckie, showmańskie, ani nie ma pewnego wyczucia politycznego, bo no dobrze, no zbudował to koło poselskie, co gwarantuje mu teraz czas w Sejmie w trakcie wystąpień. No dobrze, ale to zanim to koło, to jeszcze do niego przejdzie, wrócimy w zasadzie. W sondaże. Ja nie lubię sondaży, rzadko się nimi posługuję, no ale politycy jakoś cały czas te sondaże, mimo że one się lubią mylić, te politycy lubią te sondaże, się nimi posługują. Ryszard Petru, dostając się do Sejmu, mając całkiem spory klub, miał podobne sondaże jak Szymon Hołownia, bez partii, bez klubu, tylko na jednym swoim własnym nazwisku, no i kilku nowych posłów, to może pokazuje, że ma jakąś większą siłę za sobą, no i zdaje się, że Szymon Hołownia, przynajmniej wielu tak spekuluje, i to są dość częste pogłoski, ma jakieś wsparcie Donalda Tuska. Ma to, czego nie miał Ryszard Petru, bo chyba w tą inicjatywę Donald Tusk nie inwestował wówczas. Tak, zgadzam się z panem redaktorem, że to jest istotny czynnik, wsparcie Donalda Tuska. Wydaje się, że to wsparcie jest od początku, zwłaszcza, że wpływowy polityk obozu Donalda Tuska, czyli Jacek Cichocki, specjalista od służb specjalnych, od początku jest w zapleczu Szymona Hołowni. Jeżeli chodzi o sondaże, no to ja do nich podchodzę o tyle z dystansem, że no wiadomo, że teraz ruch Szymona Hołowni zamawia sondaż za sondażem. Im więcej tych sondaży i badania rozpoznawalności marki, rozpoznawalności lidera, no to tym więcej o tym mówimy, tym więcej cytowań, tym więcej nagłośnienia. No a sam Szymon Hołownia oczywiście też jest rozpoznawalny jako właśnie ten showman telewizyjny, który program prowadził przez lata. Więc to weryfikacja nastąpi oczywiście w dniu wyborów, natomiast faktycznie wsparcie Donalda Tuska jest istotnym czynnikiem o tyle, że Donald Tusk być może będzie patronem pewnej zmiany na scenie politycznej. Ja myślę, że są dwa możliwe warianty, bo jednak wydaje mi się, że przed wyborami nastąpi zjednoczenie. I teraz będzie tak, że to Szymon Hołownia pod swoim szyldem, nowym tym 2050, Polska 2050, zjednoczy tych polityków Koalicji Obywatelskiej i wszyscy oni, ci główni, znajdą się pod jego skrzydłami. No albo będzie tak, że mimo tych zawirowań zostanie przez polityków Platformy Obywatelskiej rozegrany i to on będzie musiał się dołączyć, będzie musiał się zjednoczyć.
To jest pytanie nie od dziś. Kto będzie łączył opozycję, kto będzie tym Piemontem dla opozycji, od którego się rozpocznie zjednoczenie, ale pytanie, czy w ogóle to zjednoczenie jest możliwe. Czy teraz Platforma, żeby trochę zyskać dystansu, stworzyła tą nową figurę, czysto teoretyczną chyba, czyli koalicja 276 od liczby posłów potrzebnych do odrzucenia weta prezydenckiego. No, ale jak pokazują sondaże, przynajmniej na razie ta inicjatywa nie spowodowała jakiejś zwyżki sondażowej tej partii, a i nie powstrzymała Pauliny Henik-Kloski od odejścia z Koalicji Obywatelskiej do Szymona Hołowni. No ta inicjatywa z konferencji Rafała Trzaskowskiego i Borysa Budki 276 no, okazała się całkowitym niewypałem politycznym, bo przecież już w dniu jej ogłaszania praktycznie wszyscy ci, którzy mieli się znaleźć w tej inicjatywie, czyli zarówno PSL, ale i Lewica, i Szymon Hołownia właśnie, wszyscy oni się zdystansowali. Przecież chociażby poseł Żukowska mówiła z Lewicy, że nie dawali zgody na wykorzystanie logotypu Lewicy. Władysław Kosiniak-Kamysz ledwie wczoraj mówił o tym, że powinny być dwa bloki opozycyjne, to znaczy blok taki centrowo-ludowy, w którym właśnie PSL by się znalazł, no i blok centrowo-lewicowy, rozumiem, dla Lewicy i być może Platformy, która coraz bardziej skręca w lewo. Więc no nie ma zgody na tą wspólną listę Zjednoczonej Opozycji. Zresztą w wyborach do Parlamentu Europejskiego ten test w 2019 roku przechodziła. No i ze skutkiem takim, powiedziałbym, średnim. To znaczy przede wszystkim stała się piękną trampoliną dla postkomunistów, takich jak Leszek Miller, żeby się dostali do Parlamentu Europejskiego. Więc na takie zjednoczenie to raczej nie ma szans, zwłaszcza, że nawet w samej Platformie są spory ideowe, chociażby pomiędzy Zielonymi, Inicjatywą Polską Nowoczesną, a konserwatywną częścią Platformy, żeby tylko o kwestii aborcji. Nie tylko w koalicji, ale w samej Platformie Obywatelskiej są te podziały, zresztą trochę od Sasa do Lasa niemalże w kwestiach światopoglądowych. No dobrze, na koniec może temat ważniejszy, bo to zawsze koalicja rządząca jest ważniejsza niż opozycja, Porozumienie, Solidarna Polska, Prawo i Sprawiedliwość iskrzy i tu. Na ile koalicja rządząca ma jeszcze możliwość, aby skutecznie rządzić, skoro o każdy istotny czy bardziej kontrowersyjny projekt trzeba toczyć walkę w koalicji? No to jest istotne pytanie, bo oczywiście można rządzić, jeszcze można sprawować władzę przez te blisko 3 lata, ale istotne jest to, czy będzie możliwość przeprowadzania fundamentalnych zmian w państwie. No przecież obóz Zjednoczonej Prawicy właśnie z takimi hasłami, z takim programem szedł do tych wyborów w 2019 roku. I teraz, no faktycznie, teraz co istotna propozycja, to są albo zastrzeżenia Porozumienia, albo zastrzeżenia Solidarnej Polski. No wydaje mi się, że trzeba jednak odnowić tą Radę Koalicji, być może na tej Radzie Koalicji zawrzeć po raz kolejny porozumienie koalicyjne, w którym jednak liderzy zgodzą się co do zasadniczych zmian w państwie, które chcą przeprowadzić w ciągu tych blisko jeszcze 3 lat, bo inaczej to faktycznie, tak jak mówi pan redaktor, czeka nas taki okres właściwie walki o to, żeby przetrwał obóz Zjednoczonej Prawicy, żeby przetrwała w ogóle większość rządząca, no a nie o to chodzi przecież w sprawowaniu władzy, tylko chodzi o reformowanie państwa. A panie redaktorze, czy my wiemy, jaka jest istota tego sporu? Znaczy, czy jesteśmy w stanie nakreślić mapę koalicji rządzącej i powiedzieć, z tego punktu albo z tych punktów wypływają spory, jeżeli to się rozwiąże, to dalej pójdzie gładko, czy to jest po prostu natura polityki, że ten spór jest trwały i nierozwiązywalny? No ten spór na pewno jest w kwestiach ekonomicznych. No to od początku przecież Porozumienie jest takim ugrupowaniem konserwatywno-liberalnym. Taki ma trzon, więc owszem, zaakceptowało pewne programy społeczne, takie jak 500+, czy jak 300+, wyprawka szkolna, jak 13 czy 14 emerytura. Natomiast no jak przychodzi co do takich stricte spraw, które no jednak trzeba nazwać podnoszeniem podatków dla gigantów, no to Porozumienie wraca do swoich korzeni i mówi, że no ono jest przeciwne podnoszeniu jakichkolwiek podatków. Więc tu jest na pewno, tak jak właśnie teraz ten podatek od reklam dla mediów, w gruncie rzeczy sprawiedliwy społecznie, no bo kto ma płacić większe podatki w dobie pandemii, jak nie
jak nie ci, którzy po prostu zarabiają krocie w Polsce, a reklama jest po prostu towarem, no takim towarem jak każdy inny. Natomiast no, w tej chwili niepokojące jest to, że... Chociaż czuję się w obowiązku powiedzieć, że próg 1 miliona rocznie przychodów z reklam to nie jest próg dla wielkich globalnych mediów, ale także dla tych mniejszych redakcji, którym się nie zawsze przelewa. Zgadzam się z panem redaktorem, ale to prawda, natomiast już premier Morawiecki wczoraj na konferencji powiedział, że te progi będą poddane dyskusji i będą inne, więc już jest jakby korekta tej propozycji wyjściowej, czyli rozumiem, że ten próg byłby wyraźnie podniesiony. Ja też się zgadzam, że milion to nie jest taki wysoki próg. To jest 85 tysięcy, 86 tysięcy miesięcznie, to nie jest jakiś dla redakcji, która zatrudnia kilkanaście czasami zgadzam osób, się, tak. Czy jest średnią redakcją, nie są to dochody jakieś niebotyczne. Tak, zgadzam się i odczytuję wczorajszą konferencję premiera Morawieckiego jako zapowiedź tego, że tu będzie istotna korekta w tym projekcie, bo faktycznie no, to była propozycja wyjściowa do dyskusji i to, że się spotkała z krytyką, jest dla mnie zupełnie naturalne. Natomiast jedno zdanie jeszcze istotne. Niepokojące jest dla mnie to, że cały czas trwa kryzys w porozumieniu. Cały czas są pewne sugestie, że wicepremier Gowin prowadzi rozmowy z politykami opozycji i sam Jarosław Gowin w istotny sposób tego publicznie nie przecina. Nie wychodzi na konferencję i nie mówi, moim celem jest to, żeby rząd Zjednoczonej Prawicy dotrwał do końca kadencji. Nie prowadzę żadnych rozmów z opozycją. Nie interesuje mnie przejście na drugą stronę. Oczekiwałbym takiego sygnału ze strony wicepremiera Gowina. A wicepremier Gowin milczy, zaproszeń na wywiady nie przyjmuje. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Krzysztof Świątek, dziennikarz Polskie Radio, był gościem Telewizji Republika. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo. I pasma Polska na dzień dobry. No dobrze, przed nami jeszcze dwa przystanki w dzisiejszej podróży. Kultura i gospodarka to już za chwilę.